Siemaneczko, tu Pils Betty. Dzisiaj kilka słów na temat gojenia. Jeżeli chodzi o sam proces gojenia, są bardzo istotne moim zdaniem dwie rzeczy. Przede wszystkim wspomaganie procesu gojenia, a po drugie nieprzeszkadzanie w tym gojeniu. Jeżeli chodzi o wspomaganie procesu gojenia, to pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to przekucie jest zrobione w waszym ciele, czyli musicie zadbać o swój organizm. Jeżeli wasze ciało będzie w dobrej kondycji, będziecie się dobrze odżywiać, będziecie w odpowiedni sposób nawodnieni i nie będzie wam brakowało żadnych witamin, minerałów, przekucie będzie się goiło dużo lepiej i zdecydowanie zauważycie na pewno różnicę, jeżeli będziecie lekko nawet przeziębieni, a jeżeli będziecie zupełnie zdrowi, w dobrej kondycji, wtedy wszystkie przekucia wasze będą się goiły bardzo dobrze. Także pamiętajcie o tym, to jest jedna z moim zdaniem z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o gojenie przekucia. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, czyli wspomaganie procesu gojenia, jest tutaj kilka istotnych rzeczy. Oczywiście jeżeli chodzi o samą pielęgnację przekucia, zawsze każdy kompetentny piercer po przekuciu dokładnie wam wszystko opowie, więc tutaj się nie martwcie, na pewno dostaniecie garść dosyć istotnych informacji, jak dokładnie pielęgnować przekucie. Natomiast jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać, o których może nawet piercer czasem zapomnieć, jeżeli wam opowiada o pielęgnacji. Ważne jest to, żeby nie dotykać przekucia. Przede wszystkim za każdym razem, jak chcecie dotknąć kolczyk, najpierw umyjcie sobie dłonie i dopiero później dotykajcie. Dlatego, że na waszych dłoniach znajduje się na pewno mnóstwo bakterii. W ciągu dnia dotykacie miliona przedmiotów, które po prostu są pokryte drobnoustrojami, które później niestety możecie wprowadzić do przekucia. Może to skutkować po pierwsze wydłużeniem procesu gojenia, a po drugie może się pojawić niestety stan zapalny. No uwierzcie mi, że nie jest to przyjemne, także zdecydowanie warto na to uważać. Poza dotykaniem dłońmi, pamiętajcie też o tym, że są przedmioty, które mogą dotykać waszego przekucia. Jeżeli chodzi o uszy, to często są to telefony, słuchawki, szale, czapki. Jeżeli chodzi o przekucia na ciele, zazwyczaj jakieś ubrania dotykają waszego przekucia. Także pamiętajcie o tym, żeby to wszystko albo czyścić, jeżeli chodzi o telefon czy słuchawki. Jeżeli chodzi o ubrania, czapki, prać częściej niż zwykle. Więc to też jest istotne, pomyślcie o tym, że tak naprawdę na tych przedmiotach też się zbierają bakterie, co znowu może utrudnić proces gojenia. Jeżeli chodzi o poduszki, poszewki na pościel, to oczywiście bierzecie się częściej, a jeżeli już jesteśmy przy spaniu, to ważną, istotną kwestią jest to, żeby pamiętać o tym, że do przekucia dostajecie kolczyk, który jest dłuższy. Mowa tutaj głównie o chrząstkach w uszach, dlatego że tutaj, jeżeli kolczyk nie zostanie skrócony w odpowiednim czasie, to niestety może troszeczkę wam się tutaj popsuć przekucie. Już mówię, o co chodzi. Po przekuciu dostajecie kolczyk, który jest dosyć długi. Natomiast z czasem konieczna jest wymiana na krótszy, dopasowany kolczyk, który będzie odpowiadał długością do grubości waszych chrząstek. Jeżeli będzie on w dalszym ciągu za długi, niestety może to skutkować przekrzywieniem kanału przekucia. I zobaczycie, tutaj teraz jest taka grafika. Na początku kolczyk jest dłuższy, później zmieniamy go na dopasowany. Jeżeli go nie wymienimy, kolczyk niestety przekrzywia się, zmienia się kąt przekucia, kąt kolczyka względem chrząstki i niestety może to skutkować stałą zmianą kanału przekucia i niestety w niektórych przypadkach będzie niemożliwe przełożenie niektórych rodzajów biżuterii. Więc jeżeli chcecie w Helixie nosić po wygojeniu kółeczko, to pamiętajcie o tym, że po pierwsze, żeby nie spać na tym uchu, bo oczywiście właśnie dociskanie tego kolczyka do poduszki powoduje przekrzywienie kanału przekucia. Czyli po pierwsze, nie śpijcie na tym uchu, a po drugie, jeżeli kolczyk już będzie wygojony albo będzie odpowiedni moment, o którym oczywiście wasz piercer was poinformuje, wtedy kolczyk pamiętajcie, żeby wymienić na krótszy. To są dosyć istotne rzeczy, które wpływają bardzo mocno na proces gojenia, także pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o jakieś rady, które mogę wam udzielić, jeżeli chodzi o gojenie, to pamiętajcie, że każde przekucie, które się goi, wydziela się limfa i to jest zupełnie naturalny proces gojenia, to będzie się pojawiać zawsze. Ta limfa będzie zasychać, będą się z niej robiły strupki. Może być wam ciężko ją oczyścić, w związku z tym, jeżeli na przykład planujecie sobie wziąć kąpiel, najpierw weźcie sobie prysznic, a później dopiero oczyszczajcie przekucie, dlatego że to po pierwsze się rozmoczy, a po drugie będzie po prostu ta limfa łatwiejsza do oczyszczenia, bo pod wpływem temperatury nawet czy pary wodnej będzie wam ją łatwiej oczyścić. Jeżeli chodzi o inne rady, które mogłabym wam dać, to jeżeli po przekuciu będziecie mieli takie nieprzyjemne uczucie gorąca czy pulsowania przekutego miejsca, możecie to złagodzić chłodnym okładem z naparu z szałwii. Jeżeli nie macie, macie wątpliwości, nie wiecie, jak taki napar przygotować, też możecie dopytać piercera, on na pewno wam doradzi. Jeżeli cokolwiek dzieje się z waszym przekuciem, macie wątpliwości, czy wszystko goi się prawidłowo, czy na pewno jest wszystko ok, czy może jednak nie, pamiętajcie o tym, że osoba, która was przekuwa, jest też osobą, z którą możecie się kontaktować,
I śmiało piszcie do swojego piercera, dzwońcie czy odwiedzajcie go w miejscu, w którym przekuwa i dopytujcie o wszystko. Czasami warto jest naprawdę zapytać, bo mogą się dziać rzeczy, które mogą wam się wydawać, że jest wszystko w porządku, ale jednak nie do końca i warto by było tutaj dodatkowo zadziałać w jakiś sposób. Pamiętajcie o tym, że piercer też jest od tego, żeby wam pomóc. Także kontaktujcie się śmiało z nim i nie martwcie się, że będziecie mu zawracać głowę. Także na spokojnie. Jeżeli chcielibyście porozmawiać jeszcze na jakiś inny temat, czy właściwie, żebym ja porozmawiała na jakiś inny temat, żebym opowiedziała wam o jakichś konkretnych kwestiach, możecie śmiało pisać w komentarzach sugestie. Oczywiście jestem otwarta na wszystkie tematy około piercingowe, także zapraszam do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału na YouTubie oraz Facebooku i Instagramie. Przekuwajcie się bezpiecznie i do zobaczenia w sztormie.